7 stycznia około 16:30 na ulicy Pocztowej w Dzierżoniowie doszło do zdarzenia drogowego. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, że 45-letni mężczyzna jadący Peugeotem uderzył w budynek Urzędu Skarbowego. Nikt nie doznał poważnych obrażeń. Z wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia był atak epilepsji. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będą dzierżoniowcy policjanci. Dobra, to co do wyjaśnienia?